W ramach kameralnych spotkań literackich Powrót Prowincji w niedzielę w kawiarni literackiej Kornel i Przyjaciele w Cieszynie odbyło się spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, poetą, publicystą, autorem wyboru opowiadań Kornela Filipowicza do książki Romans Prowincjonalny. Wieczór literacki zakończył się przedpremierowym pokazem 30-minutowego filmu dokumentalnego o Kornelu Filipowiczu w reżyserii Andrzeja Drobika. Opowiada o związkach Kornela Filipowicza z Cieszynem, o tym, dlaczego tak bardzo ukochał Cieszyn, dlaczego wracał do Cieszyna, dlaczego o tym Cieszynie pisał. I to tak naprawdę jest film o Cieszynie, tak sobie myślę. To znaczy jest dwóch bohaterów, jest Kornel Filipowicz i Cieszyn. I prowincja jakby w tym wymiarze pozytywnym, bo tak widział prowincję Kornel Filipowicz. Prace nad filmem trwały 2 lata. To jest czas od pierwszego ujęcia do ostatniego ujęcia. Pierwsze ujęcie nagraliśmy jeszcze przed powstaniem kawiarni, która dzisiaj mam wrażenie już jest znana w całej Polsce i jakby bardzo pięknie reprezentuje Cieszyn. I wybiega poza te granice kawiarni, prawda? Ona już jest miejscem kulturalnym, związanym z literaturą, związanym z Kornelem. W filmie występuje Mariola Sznapka, właścicielka Kornela i Przyjaciele. Jerzy Kronhold, poeta, Zbigniew Machaj, też cieszyński poeta, przyjaciele Kornela Filipowicza i syn Aleksandry Filipowicz, który opowiada o związkach ojca z miastem. Kto był odpowiedzialny za zdjęcia do tego filmu? Za zdjęcia do filmu była odpowiedzialna Elwira Surdy z Bielska-Białej. No i był oczywiście jeszcze, pracował z nami Mateusz Jachym, pracował Paweł Herman z Ustroja. To jest bardzo lokalny film, dlatego chcieliśmy, żeby robili go ludzie z naszego regionu. Jakby na tym nam najbardziej zależało. Kierownikiem produkcji był Szymon Pilch, który był też lektorem, który czyta w tym filmie fragmenty opowiadań Kornela Filipowicza. W zamkniętym spotkaniu przedpremierowym, które miało miejsce dzień wcześniej, wzięli udział synowie Kornela Filipowicza, Aleksander i Marcin, oraz przyjaciele. Uczestnicy spotkania ze wzruszeniem podziękowali za film. Pozytywnie na temat tej 30-minutowej produkcji wypowiedziała się również Justyna Sobolewska, krytyk literacki, dziennikarka Polityki, która była moderatorem m.in. niedzielnej dyskusji z reżyserem i poetami Jerzym Kronholdem oraz Zbigniewem Machejem. Myślę, że ten film może być punktem zwrotnym po to, żeby Kornel Filipowicz był jeszcze bardziej obecny w Cieszynie. Dzisiaj odbyłam spacer po śladach Kornela Filipowicza i tu jest dużo tych miejsc. Tu są trasy, które on opisał, te miejsca, podwórka, kościół ewangelicki, szkoła, ulice, wszystko to jest. Wydaje mi się, że to miasto powinno się chwalić Kornelem Filipowiczem, dlatego że właściwie cała Polska teraz czyta Kornela Filipowicza. Jesteśmy w takim momencie, kiedy jego twórczość wraca. Dlatego właśnie powstają kolejne wybory jego opowiadań, wznowienia, listy z Wisławą Szymborską, które stały się bestsellerem. Więc jest świetny moment powrotu Kornela Filipowicza i teraz jest czas, żeby Cieszyn chwalił się Kornelem, a poprzez Kornela również z innymi postaciami, czyli na przykład Julianem Przybosiem, jego nauczycielem, którego ślady tutaj też są. Mhm. Ważna postać związana z Cieszynem, a jakby zapomniana tutaj. Tak, wydaje mi się, że on właśnie teraz wrócił w całej Polsce i dobrze by było, żeby ta fala popularności, bo to przecież nie jest koniec, będą kolejne wybory jego opowiadań. Ci, którzy go nie znali, teraz go mogą poznać, a ci, którzy kiedyś go czytali, wracają do tych opowiadań. To jest tak, że on był trochę w cieniu Wisławy Szymborskiej, że on był tym partnerem noblistki, a teraz wreszcie można przypomnieć sobie, że to ona do niego przyszła jako do wielkiego pisarza. Taka była jego pozycja w świecie literackim. I ten Cieszyn w jego twórczości jest niesłychanie ważny. Ja się zakochałam w Cieszynie poprzez twórczość Kornela Filipowicza. Także wydaje mi się, że właśnie teraz jest ta droga, żeby miasto doceniło go jeszcze bardziej, żeby właśnie był tutaj w rozmaity sposób obecny. Może w jakiś sposób na przykład festiwal zrobić Kornela Filipowicza. Myślę, że nie tylko polska literatura, w polskiej literaturze, w świecie literackim on jest bardzo znany, ale on też ma przekłady, więc tak naprawdę jest taką postacią, która teraz, to się bardzo rzadko zdarza, żeby pisarz tyle lat po śmierci był znowu popularny. Przedpremierowy pokaz zobaczyła w kawiarni Kornel i Przyjaciele grupa osób. Teraz film będzie wędrował i odwiedzał różne ośrodki oraz instytucje powiatu cieszyńskiego. Z pewnością jeszcze nie raz zobaczymy produkcję w kawiarni, która nosi imię Filipowicza. Jak zdradza reżyser, być może trafi również do szkół. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.